9 lipca dziś w Telefaktach. Zakończono rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych. Burzliwa dyskusja na temat ostrowieckiej kultury. Strefa A uroczyście otwarta. Karolina Kamińska, witam w środę, rozpoczynamy Telefakty. Dziś zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. W samo południe wywieszone zostały listy z nazwiskami osób przyjętych w pierwszym terminie. Oto, które z ostrowieckich szkół cieszą się największą popularnością. Absolwenci gimnazjów mogą odetchnąć z ulgą i korzystać z wakacji. Zakończył się bowiem pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież podjęła decyzję, gdzie chce kontynuować naukę. Na chwilę obecną do szkół średnich powiatu ostrowieckiego przyjętych zostało 1175 kandydatów. Jeżeli chodzi o licea ogólnokształcące, 528, do szkół technicznych 640. A więc te dwie wielkości już sugerują nam, że tendencja, która od kilku lat pojawiła się na naszym terenie, że chętnie młodzież wybiera kierunki zawodowe, ona się utrzymuje. My też się cieszymy z tego faktu, ponieważ ta młodzież, która ukończy szkoły zawodowe, będzie miała bliższe i szybsze miejsce swoje na rynku pracy. Wśród liceów ogólnokształcących największym zainteresowaniem cieszy się LO nr 1 imienia Stanisława Staszica. Tu liczba kandydatów przekroczyła liczbę miejsc. Podobnie jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, gdzie na poziomie gimnazjum i liceum uruchomiono po dwa oddziały. W szkołach technicznych bardzo duże zainteresowanie Zespołem Szkół nr 3 i Zespołem Szkół nr 1. W Zespole Szkół nr 3 tradycyjnie kierunki informatyczne, też uruchomione zostały dwa oddziały informatyki oraz nowość technik tej energii odnawialnej. Też będzie oddział, który no, daje szansę młodzieży na to, aby kształcić się w nowym, no, powiedzmy takim innowacyjnym kierunku. W ekonomiku, czyli Zespole Szkół nr 1, dwa oddziały technika gospodarstwa domowego i żywienia. Też ta tendencja z zeszłych lat nam pozostaje. Również cieszymy się z nowego kierunku technik organizacji reklamy w Zespole Szkół nr 2 i również technik budownictwa i również monter instalacji wykończeniowych i prac wykończeniowych w budownictwie, gdzie młodzież w szkolnictwie zawodowym również chętnie, no wychodząc naprzeciw chyba oczekiwaniom rynku pracy, się rekrutuje. Nieustającym problemem szkół jest wzrastający niż demograficzny. W szkołach ponadgimnazjalnych w porównaniu do lat poprzednich niż jest wyraźnie odczuwalny. Jeżeli chodzi o klasy pierwsze, to nabór jest na poziomie roku poprzedniego, ale w ogólnym bilansie liczby uczniów i oddziałów w naszych szkołach jest minus 8 oddziałów. Czyli w porównaniu do roku poprzedniego 8 oddziałów będziemy mieli mniej, czyli około 200 uczniów. Przy wysokim niżu demograficznym duży nacisk położono na promocję szkół poza terenem powiatu ostrowieckiego. Przyniosło to zamierzony efekt. 135 uczniów spoza powiatu rozpocznie naukę właśnie w Ostrowcu. Mamy co zaoferować, ponieważ na środowisko uczniowskie i rodzicielskie gimnazjalistów chętnie interesuje się naszymi postępami i osiągnięciami, a tych u nas od kilku lat nie brakuje. Przypomnę, że THM jest na pierwszym miejscu rankingu najlepszych szkół technicznych w województwie. Przypomnę, że egzamin maturalny, podobnie jak w latach poprzednich, mamy najwyższe miejsce zdawalności. Także dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną, czy wspomnę o warsztatach Zespołu Szkół nr 4. Gdy weźmiemy pod uwagę te argumenty oraz także praktyki, staże zagraniczne, gdzie oferujemy młodzieży porównanie teorii z praktyką na terenie krajów Unii Europejskiej, można tutaj zaproponować gimnazjalistom nowe, ciekawe kierunki, gdzie kształcenie odbywa się na bardzo dobrym, wysokim poziomie. 9 lipca wywieszono listy z nazwiskami osób przyjętych do szkół w pierwszym etapie rekrutacji. Do 11 lipca trwać będzie tak zwana rekrutacja uzupełniająca, czyli przyjęcia kandydatów na wolne miejsca. Od 14 lipca do 31 sierpnia rozpocznie się rekrutacja dodatkowa, uwzględniająca uczniów, którzy mieli poprawki bądź z różnych przyczyn losowych nie mogli uczestniczyć w rekrutacji w pierwszym terminie.
Najpopularniejszym spośród ogólniaków jest LO nr 1 imienia Stanisława Staszica. Przyczyną może być fakt, że szkoła zapewnia swoim wychowankom wiele ciekawych zajęć wykraczających poza standardowe formy nauczania. Taką formą były warsztaty w kinie Etiuda, w których uczestniczyli uczniowie klasy o profilu dziennikarsko-filmowym. Gościliśmy młodzież z klasy dziennikarsko-filmowej z pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniem Stanisława Staszica na warsztatach filmowych. Młodzież pod opieką pana Wojciecha Szymańskiego została podzielona na trzy grupy. I te trzy grupy miały oczywiście wymienne zadania po to, żeby poznać troszeczkę kino Etiuda od kuchni. Ponieważ technika 35 mm analogowa, projekcyjna odchodzi już powoli do historii, chcieliśmy, żeby młodzież zapoznała się, co się dzieje z filmem, który trafia na tych dużych rolach filmowych 35 mm, co się dzieje w momencie, kiedy przychodzi taki film do kina. A więc po kolei każda z grup mogła się zapoznać, jak film zostaje rozpakowany, jak film zostaje przeglądany, montowany, umieszczany na projektorach. Potem cała technika, jeżeli chodzi o sposób projekcji, zmiany między projektorami. Zajęcia te prowadziło dwóch naszych bardzo doświadczonych kinooperatorów, pan Adam Lisowski i pan Franciszek Bednarski. Wakacje rozpoczęte na dobre, sezon wypoczynku i letnich wyprzedaży w pełni. Dlatego w tym miejscu chcemy przypomnieć wszystkim kupującym i sprzedającym o akcji Nie bądź jeleń, weź paragon. Urząd Skarbowy nie ukrywa, że kontrole są i będą. A my pamiętajmy, że paragon jest również dowodem, na podstawie którego możemy dokonać zwrotu lub reklamacji. My systematycznie takie kontrole prowadzimy i w przypadku stwierdzenia, że obrót jest nieewidencjonowany na kasie fiskalnej bądź osobom dokonującym zakupu nie są wystawiane paragony, podejmujemy działania związane ze stosowaniem tutaj ustawy karno-skarbowej i nakładamy stosowne sankcje z tego tytułu. Spotykamy się bowiem z takimi sytuacjami, że ludzie do nas po powrocie z wakacji trafiają i chcą w jakiś sposób dokonać reklamacji zakupionych towarów czy usługi. Nie mając takich paragonów, praktycznie skazujemy się na to, że nie możemy dokonać takiej reklamacji. Dlatego apelujemy tutaj do wszystkich o pobieranie takich dokumentów sprzedaży. Dziś o godzinie 11, tak jak zapowiadano, rozpoczęto debatę na temat kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. Debata była burzliwa, ale konkretna. Oto co podpatrzyła nasza kamera. Zawsze punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. To trudno powiedzieć, trudno, żeby ktoś odpowiedział na potrzeby chociażby organizacji pozarządowych, jeżeli te potrzeby nie są w odpowiednim miejscu wyartykułowane. Ja uważam chociażby, że tutaj padło kilka stwierdzeń, które powinny paść gdzieś indziej, na spotkaniu dwóch zainteresowanych stron, organizacji i chociażby dyrektora którejś z instytucji. Do tematu dzisiejszej debaty powrócimy jutro, a teraz przenosimy się do Staszowa, a dokładniej do Grzybowa, gdzie uroczyście rozpoczęto budowę strefy A Staszowskiego Obszaru Gospodarczego. Dziś temat ten tylko sygnalizujemy, więcej na naszej antenie już wkrótce. Korzyści, mam nadzieję, będą większe niż się spodziewamy. To po pierwsze. Na pewno daje to nam możliwość zaoferowania potencjalnym inwestorom terenu całkowicie przygotowanego do prowadzenia inwestycji. Ja przypomnę, że te tereny kiedyś w dużym miejscu zdegradowane przez kopalnie siarki, one naturalnie tereny ulega rewitalizacji, odnowie, zostały zasoby ludzkie, które nigdy nie było poddane rewitalizacji. Chcemy przywrócić możliwość pracy dla tych ludzi. W tym przypadku chodzi o inwestycje ponad 13 hektarów. To jest w sumie ponad 7,5 miliona, z czego wartość dofinansowania 60%. Co warto przypomnieć, również Ministerstwo Gospodarki tutaj współfinansowało dokumentację tego terytorium. Także dzisiaj można powiedzieć, że rozpoczynamy. Przykłady sukcesów połanieckiej strefy pokazują, że warto tworzyć takie terytorium, że to nie jest tak, jak do tej pory stereotypowo tak samorządy podchodziły, tworzy się te terytoria, może ktoś
ktoś przyjdzie, może nie. Okazuje się, że jeśli są dobrze przygotowane terytoria, to rzeczywiście tacy inwestorzy się znajdują. Także życzę tego dla miasta Staszów, żeby przyszli ciekawi inwestorzy, którzy zechcą tutaj zainwestować. To, co zwrócił Pan uwagę, to, że w ślad za tą inwestycją musi pójść budowa sieci obwodnic miasta, która jeszcze bardziej uatrakcyjni ten teren. Tak, bo mamy świadomość tego, że już sama budowa mostów po Łańcu wygeneruje tutaj dodatkowy ruch. Te tereny w perspektywie kilku lat również. Stąd bardzo zaawansowane prace koncepcyjne, tutaj wysiłek powiatu, gminy, bo to będą ciągi dróg wojewódzkich. Także tutaj jesteśmy przygotowani do tego, żeby wpisać to jako jeden z najważniejszych projektów dla przyszłych inwestycji drogowych z nowego okresu programowania. Kazimierz Kotowski, oficjalnym kandydatem z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego na senatora w wyborach uzupełniających zaplanowanych na 7 września. To obok Jarosława Rusieckiego drugie nazwisko, które pada oficjalnie. Okres wyłaniania kandydata w każdym ugrupowaniu trwa pewien czas. Wczoraj te decyzje zostały na posiedzeniu zarządu wojewódzkiego podjęte. Przecież ta decyzja to wspólne myśl, wspólnie dzieło, że tak powiem, i marszałka województwa, zarazem prezesa zarządu wojewódzkiego, kolegów z zarządu, jak i moja zgoda zaowocowały tu w ten sposób, że zostałem jakby nominowany. Przyjąłem to z zadowoleniem, bo nie ukrywam, że to jest wyróżnienie na pewno za pracę, za postawę, za to, co udało się i zostało zrealizowane z moim udziałem. Czym będzie chciał się Pan zająć? Ja myślę, że tutaj będę chciał troszkę też, muszę inaczej spojrzeć, bowiem jest to tylko końcówka praktycznie kadencji, jeden ostatni rok, także na pewno będzie trzeba analizować sytuację wszystkich tych zadań, przedsięwzięć, możliwości organizacyjnych, przygotowania planów, założeń, bowiem prace w tym gremium, w tej izbie naszego parlamentu są na pewnym etapie, mają określony tor. Niemniej jednak na pewno będzie szansa, bo parlament daje taką szansę myślenia, bycia przy tych kwestiach i pomocy tutaj administracji szczebla powiatowego, gminnego, czy znaczące wsparcie dla samorządu regionu. W imieniu swoim i całego zespołu redakcyjnego dziękuję za uwagę. Telefakty jutro o 17:30. Do zobaczenia.